będziemy rozmawiać teraz z podpułkownikiem Krzysztofem Przepiórką, byłym żołnierzem jednostki wojskowej Grom. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Przepraszam. Nie ma problemu. Będziemy rozmawiać o Rosji. Atak terrorystyczny w Moskwie, zmasowany atak na Ukrainę, rosyjska rakieta w polskiej przestrzeni powietrznej. To wszystko wydarzyło się w jeden weekend. Co się dzieje? W co gra Władimir Putin? Ale to on gra już od dłuższego czasu w tą samą grę, czyli eskalacja jego działań będzie się rozwijała. Ja już wcześniej wielokrotnie wspominałem Państwu, że to jest takie zwierzę w matni. Zwierzak w matni robi różne nieskoordynowane ruchy, co nie znaczy, że Putin jest idiotą. Natomiast mając na uwadze to, że jego potencjał militarny dostał ostro w kość w Ukrainie, więc próbuje za wszelką cenę odzyskać tą pozycję, którą miał w świecie. No wiadomo, jest oskarżany przez społeczność międzynarodową i w zasadzie wypuszczony za nim list gończy za zbrodnie wojenne w Ukrainie. I teraz każdy taki element będzie wykorzystywał do swoich celów. I tutaj nie przypadkiem jest sytuacja tego typu, że on, mimo że się państwo islamskie przyznało do tego, do tej zbrodni pod Moskwą, to on wykorzystuje tą całą sytuację, żeby eskalować działania wojenne w Ukrainie. Jeżeli chodzi o rakietę, która wleciała na terytorium Polski, no to on będzie testował piąty artykuł traktatu NATO przez cały czas. To nie jest tylko to, że on postraszył, rakieta wleciała i wyleciała. Ja jestem przekonany, w mojej ocenie, to jest to, że siły rosyjskie testują system obrony powietrznej, obrony przeciwrakietowej sojuszu NATO, a przede wszystkim Polski. I wiadomym jest, że jeżeli taka rakieta czy jakiś obiekt latający wleci na terytorium danego kraju, uruchamiane są systemy radarowe, systemy namierzania, systemy kierowania ogniem. To wszystko jest obserwowane przez rosyjską stronę. I wyciągane są wnioski, w jakim czasie została ten obiekt wykryty, co się uruchomiło, gdzie to jest. To jest również element rozpoznania takich systemów przeciwrakietowych w innym kraju, który no, jest naszym potencjalnym wrogiem, tak? Czyli my nie możemy tutaj odsłaniać kart. To nie jest tak, że wlatuje rosyjska rakieta i my powinniśmy do niej strzelać, robić jakąś nieprawdopodobną awanturę, bo im mocniej zareagujemy, tym bardziej pokazujemy Rosjanom, co my mamy w zanadrzu albo czego nie mamy. Nie, Rosjanie myślę, że wiedzą, co my mamy. Natomiast ta ścieżka decyzyjna, która jest od momentu wlotu takiego obiektu na terytorium naszego kraju, ona jest dość, może nie powiem długa, ale ma swoje procedury. I one były zachowane w największym stopniu. No nie możemy strzelać teraz do wszystkiego, co się rusza, bo trzeba ten cel zidentyfikować. Trzeba zobaczyć, jak to, czym nam to zagraża. Również ta siła inercji, która powoduje uruchomienie wszystkich systemów, również ma określony czas. Przypominam, że ta rakieta była tylko na terenie Polski 39 sekund, więc to też jest podjęcie decyzji o tym, żeby zniszczyć jakiś obiekt, no a gdzie on upadnie? A wiemy, w jakiej, na jaką ma trakt, trzeba zbudzić trakt,
trajektorię lotu, po zestrzeleniu, gdzie, w jakim rejonie on był upadł. A jakby upadł na przykład, okej, zestrzeliliśmy, ale ofiar by było niewspółmiernie więcej do efektów tego zestrzelenia, na przykład upada na jakąś miejscowość i następuje eksplozja. Więc tutaj trzeba być bardzo, bardzo rozważnym, natomiast dać sygnał Putinowi, Rosjanom, że mamy się czym bronić. Nasze procedury są jak najbardziej szczelne. To samo z systemem bezpieczeństwa. I no, on również z tego wyciąga wnioski. Na pewno jego dowódcy, ci, którzy namierzali właśnie nasze systemy obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, złożyli mu taki raport, że tutaj nie ma co palców maczać na terytorium naszego kraju. Panie pułkowniku, a kiedy nastąpi taki moment i czy w ogóle nastąpi, czy powinien nastąpić, że my powinniśmy ostrzej zareagować niż tylko jakąś notą protestacyjną i dyplomatycznym stwierdzeniem, że ach, nie godzimy się na to, żeby rosyjskie rakiety latały w naszej przestrzeni powietrznej. Tym bardziej, że cały czas słyszymy zapowiedzi, że mamy bronić i będziemy bronić każdego centymetra terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy bronić i będziemy bronić każdego centymetra terytorium. Natomiast wie pan, ta narracja była troszkę robiona nad wyraz, tak? No bo nigdy żaden kraj nie ma takiego szczelnego systemu bezpieczeństwa, żeby wszystkie środki ogniowe, które są wystrzeliwane, niszczyć. No, dość powiedzieć na przykład Izrael, który ma naprawdę szczelną obronę przeciwrakietową, jednak te rakiety wystrzeliwane ze strony i Libanu, i Strefy Gazy, one dolatują do Izraela, wybuchają, zabijają ludzi, więc to nie jest tak. Natomiast mieliśmy okazję oczywiście pokazać ten nasz system wtedy, kiedy białoruskie śmigłowce hasały sobie po naszym niebie ponad 12 minut. Tak? No, tutaj trzeba było szybko podjąć decyzję i te śmigłowce po prostu zestrzelić. Tutaj no, różni eksperci, politycy mówią, trzeba poczekać, bo nie ma na co czekać. Turcy, przypominam, zestrzelili rosyjski samolot, nie licząc się z... Wleciał na ich terytorium, było ostrzeżenie, zestrzelili i nic się takiego nie stało. Od tej pory mają spokój na swojej przestrzeni powietrznej, na swoim niebie. Więc myślę, że tutaj myśmy powinni stosować takie same adekwatne środki do tego, co się dzieje na naszym niebie. Panie pułkowniku, a czy właśnie a propos nieba, czy te rosyjskie rakiety latające gdzieś tam przy naszych granicach, już wlatujące w naszą przestrzeń powietrzną, to będzie jakaś taka nowa normalność, do której musimy się przyzwyczaić wobec miejsca i czasu, w którym znaleźliśmy się w naszej historii? Szanowni Państwo, panie redaktorze, znajdujemy się w sąsiedztwie. Jesteśmy praktycznie uczestnikami takiej, na razie ufam, że będzie to tak do końca, biernymi uczestnikami z wielkiej stalowej wojny, która jest za naszą wschodnią granicą. I przy użyciu, tak masowym użyciu środków powietrznych, ale również artylerii, użyciu samolotów strategicznych dalekiego zasięgu i pocisków manewrujących, musimy być przygotowani na to, że czy to ze strony rosyjskiej, ale również i ukraińskie. No mieliśmy w przewodowie, prawda? Ukraińcy się do tego przyznali. Więc tego typu rzeczy będą się zdarzały. Musimy na nie mieć procedury. Te procedury są opracowane. One są wdrażane przez cały czas. Reagujemy na nie właściwie. Natomiast musimy się liczyć z tym, że no to jest maszyna i w każdej chwili ten sprzęt może jak gdyby uciec z tej kontroli i polecieć właśnie w rejon
na przykład naszego kraju. Więc na to musimy być przygotowani i rozważnie, ale zdecydowanie reagować na tego typu incydenty. To skoro musimy być przygotowani, to my jako cywile musimy, nie wiem, bardziej naciskać na rządzących, apelować do rządzących też my tutaj w mediach, żeby zajęli się bardziej sprawą obrony cywilnej, bo ja mam wrażenie, sam nie wiem, jak postępować w momencie takiego zagrożenia. Ja w mojej ocenie, no proszę, proszę porównać działanie poprzedniego rządu, poprzedniego ministra, wtedy kiedy wleciała rakieta i przebywała na terenie naszego kraju do momentu znalezienia ją przez zacną Amazonkę. Wtedy dopiero ruszyła lawina w mediach i tutaj wicepremier, minister obrony Błaszczak posądził o to, jak gdyby niekonsekwencje, to już delikatnie rzecz ujmując, swoich najwyższych generałów, najwyższych dowódców. Więc szanowni państwo, politycy mają za zadanie, i tutaj chcę wyraźnie podkreślić, polityku, drogi polityku, ty masz dać żołnierzowi narzędzia do prowadzenia wojny, a nie wtrącać się w to, jak on dowodzi. Bo kluczowym pytaniem jest za tą pierwszą rakietą, która wleciała na teren naszego kraju i hasała sobie przez kilkaset kilometrów. Kto zaniechał? Jaka była decyzja i czyja? Kto zaniechał poszukiwania tej rakiety? To jest kluczowe dla nas. I jeżeli sobie na to odpowiemy, no to będziemy wtedy mieli pełen obraz. A przypominam jeszcze, dlaczego nie chciano tej rakiety szukać w tym momencie i komunikacja ze społeczeństwem była fatalna, wręcz jej nie było w ogóle. Otóż w tym czasie, przypominam, w grudniu, komendant główny odpalił granatnik w swoim gabinecie. No i myślę, że tego by było za dużo dla społeczeństwa, jeżeli tutaj ruska rakieta wlatuje na nasz teren, tak, a jeszcze odpala granatnik komendant główny. No to tutaj to by się zupełnie rozjechało, a przypominam, że byliśmy w trakcie kampanii wyborczej. Więc jeżeli wszystko jest podporządkowane kampanią wyborczym, no to litości. Tak wygląda polska polityka. Panie pułkowniku, chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze trochę do kwestii polityki tej rosyjskiej i tego, co się wydarzyło pod Moskwą, bo już ustaliliśmy, że Władimir Putin może ten zamach terrorystyczny potraktować jako pretekst do jakichś silniejszych działań, wykorzystać w swojej propagandzie, ale chciałbym też poprosić o powiedzenie z perspektywy pana doświadczenia wojskowego. Czy taka operacja, jaka miała miejsce podczas tego zamachu terrorystycznego w Moskwie, może być klasyfikowana jako tak zwana fałszywa flaga? Okej, przyznało się do tego ISIS, ale czy mamy tutaj pana zdaniem stuprocentową pewność, że to rzeczywiście tak wyglądało? No nie możemy tego wykluczyć. Rosjanie w całej swojej historii mieli do czynienia z takimi przypadkami. Zresztą nie tylko Rosjanie. W czasie II wojny światowej Hitler używał tego typu rzeczy, prowokacji, które dałyby mu legitymację do tego, żeby wszcząć działania wojenne albo je eskalować bardziej, tak? Więc ja tutaj jestem. Te wszystkie elementy mogą być brane, jak najbardziej powinny być brane pod uwagę. Zadziwiającym jest to, że ci terroryści zabijali ludzi w tak newralgicznym miejscu. FSB była powiadomiona 2 tygodnie wcześniej, że właśnie w takich miejscach może zdarzyć się atak terrorystyczny. Jeszcze 3 albo 4 dni przed zamachem przecież Putin gratulował swoim akolitom ze służb specjalnych skuteczności w działaniu, a tutaj się okazuje, że 4 drani idzie, rozstrzeliwuje ludzi, wykonuje egzekucje i nie ma nikogo. Najmarniejszej reakcji
czy policji, czy ochrony tego obiektu na to, co się działo. Nie 40 minut, po prostu podobno 40 minut nawet trzeba było czekać na pojawienie się służb. No więc właśnie po 40 minutach te służby dopiero przyjechały, więc może być coś na rzeczy. Zresztą Rosjanie rządzący w Rosji, nie ma znaczenia kim by nie byli, życie ludzkie dla nich nie ma wielkiego znaczenia. Zawsze tak było w historii. Myślę, że ten wątek można, zresztą mam nadzieję, że kiedyś będzie dokładnie zbadany i ujrzy światło dzienne, jak było naprawdę. Smutna, acz prawdziwa refleksja na koniec naszej rozmowy. Podpułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz jednostki wojskowej GROM, był gościem Wirtualnej Polski. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie.